Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w gościnnych progach restauracji Flaming na konferencji zapowiadającej trzecią edycję największych targów sportowych w Polsce Go Active Show 2019. To już trzecia edycja. Niektórzy z Państwa są z nami od początku, na przykład Ewa. Dzień dobry, Ewo. Cieszymy się, że znowu jesteś z nami. Niektórzy z Państwa są z nami po raz pierwszy, na przykład Agnieszka. Dzień dobry, witamy serdecznie. Ale o tym wszystkim będziemy mówili już za chwilę przy okazji zapowiedzi tego wszystkiego, co będzie działo się w ostatni weekend maja w gościnnych progach Ptak Warsaw Expo, czyli w warszawskim Nadarzynie, potężny ośrodek targowy. No i za chwilę poznamy szczegóły i plany tego, jak będzie Go Active Show 2019 wyglądało. Jeszcze więcej treningów, jeszcze więcej gości, jeszcze więcej gwiazd, to ja tak w wielkim skrócie powiem. A o tym wszystkim, co będzie działo się już na koniec maja, teraz opowie Państwu materiał filmowy. Już 25 maja spotykamy się w Ptak Warsaw Expo na Go Active Show. Mam nadzieję, że Cię nie zabraknie, przyjmuje się niezła atmosfera i oczywiście niezły wycisk. Cześć wszystkim, zapraszam Was serdecznie na kolejny Go Active Show, który odbędzie się w Nadarzynie pod Warszawą. Ostatni dzień maja, mam nadzieję, że będzie dużo zabawy, dużo uśmiechu. Cześć, do zobaczenia. Witajcie kochani, z Płocem, czyli Tatek, witam Was, ja Daniel Józek Kuczaj i zapraszam na Go Active Show od 24 do 26 maja. Będę tam również ja, a mój trening będzie w niedzielę i obiecuję Wam jeszcze większą moc i jeszcze większą siłę niż rok temu. Do zobaczenia na Go Active Show! Witajcie Fitmaniacy i pani Go Active Show. To już trzecia edycja targów. Trenuję i przygotowuję się do targu. Aby z Wami się spotkać już pod koniec maja w Nadarzynie. Buziaki, pozdrawiam. Siemano, z tej strony Fit Lovers i zapraszamy Was na Go Active Show. Jak każdy wie, są to największe targi sportowe w Polsce, więc będziemy się tam koniecznie tak Warsaw Expo. Będziemy 25. Nie będziemy generalnie robić rozróbę. Będzie trening, będzie nasza strefa. No także właśnie. Do zobaczenia. Cześć. Będzie dużo atrakcji, będzie trening Skoczka Narciarskiego. Będzie okazja do podbierania autografów i zrobienia sobie zdjęcia. Mam nadzieję, że będziemy się tam widzieć z liczną grupą kibiców. Pozdrawiam i zapraszam. Mam nadzieję, że widzimy się, będzie wiele fajnej zabawy i na pewno jakieś niespodzianki. Cześć, tutaj Milena i Ilona, czyli siostra DKD. Zapraszamy Was na targi Go Active Show, które odbędą się od 24 do 26 maja. A 26 maja, czyli w niedzielę, zapraszamy Was także bardzo serdecznie na nasz trening. Trening Feed and Jump. Bierzemy ze sobą 50 trampolin, więc szykujcie się na niezły wycisk. Sprzedaż biletów i zapisy już ruszyły. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na www.goactiveshow.pl. 24 do 26 maja. Do zobaczenia. Mua. Nie wiem, czy mają Państwo wrażenie, ale właściwie wszystko zostało już powiedziane, więc zapraszam na poczęstunek. A tak na poważnie, cieszymy się, że są Państwo z nami. Zapraszam teraz, chciałem powiedzieć szefową tej imprezy, ale szefowa to jest mało powiedziane. W świecie trenerskim chyba powiedziałbym master trenerka. Niech tak będzie, Maria Ptak, gospodyni. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na naszą zaimprowizowaną tutaj scenę. Trzecia edycja. Czy to tobie się nie nudzi? Jejku, przy takiej imprezie to naprawdę nie ma nudy. Jak zresztą widzicie, jak pokazał filmik, nudy nie będzie i nudy nie ma. Nudy nie ma, to najważniejsze. Co ciekawego w tym roku zaplanowaliście? To znaczy, ja już powiedziałem w skrócie, że jeszcze więcej gwiazd, jeszcze więcej atrakcji, ale taka jedna, jedyna atrakcja, na którą ty czekasz najbardziej, gdybym miał od tego zacząć.
Wiecie co, jest tyle atrakcji w tym roku, że naprawdę ciarki nie przechodzą, jak myślę o evencie. Na pewno taka rzecz, której jeszcze nie było, to bieg przełajowy, który wszyscy znają, czyli Runmageddon. To będzie potężny event towarzyszący właśnie targom. No i myślę, że na pewno też podniesie frekwencję, na pewno też będzie no, wielkim urozmaiceniem imprezy. Kto był chociaż raz na terenie Ptak Warsaw Expo, to wie, że tam biegać akurat jest gdzie. O tak. I pola, i lasy, i parkingi, i nie tylko. Trochę błota też się pewnie znajdzie, bo oj, to, na pewno. To zdecydowanie. To musi popadać. Nie, wolelibyśmy, żeby nie padało, ale to będzie jeszcze okazja powiedzieć dlaczego, bo także atrakcje zewnętrzne planujecie. Z jednej strony oczywiście atrakcje, nasze wspaniałe gwiazdy, którym bardzo dziękujemy, że są z nami, ale z drugiej strony to jest też spotkanie dla branży, dla profesjonalistów i o tym też chcemy powiedzieć. Tak, zdecydowanie. Targi Go Active Show, tak jak mówimy, tak jak komunikujemy, to jest impreza nie tylko dla miłośników fitnessu, sportu, fanów właśnie tutaj naszych gwiazd, ale też dla profesjonalistów, dla trenerów, dla instruktorów, którzy mogą przyjść, poćwiczyć, zdobyć super uprawnienia, spotkać master trenerów, coachów z całego świata, więc pamiętajmy o tym, że jest to impreza multisportowa, zarówno dla branży, dla profesjonalistów, jak i po prostu miłośników sportu i aktywności fizycznej. No to warto zapamiętać, 24-26 maja. Święto sportu. Och, pięknie powiedziane. A są jeszcze bilety? Ojejku, pula już naprawdę jest wyczerpana, także kupujcie. No to zachęcamy do kupowania. Przypominamy także o strefie fana, strefie zdjęć i autografów. W zeszłym roku kolejki, potwierdzisz chyba, Ewa, były spore. Otóż dokładnie. To. W tym roku znów zaaranżowaliśmy strefę fana, do której fani gwiazd będą mieli dostęp, będą mogli zdobyć autograf, zrobić sobie zdjęcie, więc też serdecznie zapraszamy do właśnie kupowania karnetów, które obejmują strefę fana. To jest, drodzy Państwo, taki moment, w którym chcielibyśmy też przedstawić, wyróżnić, podziękować za to, że z nami są partnerom targów Go Active Show 2019. I zaczniemy od partnera targów w postaci firmy Decathlon. Zapraszamy panią Magdalenę Zachewicz-Sobolewską do nas. I myślę, że brawa się tutaj powinny pojawić. Serdecznie zapraszamy. No dzień dobry. To właśnie przez was, dla was, właśnie tak, w Decathlon projektujemy nasze produkty. Taka piłka, wiemy co musi zmienić. Plecak, nie ma lekko. Niepowodzenia, też nas bolą. Tak, nie oszczędzacie siebie, nie tylko siebie. Buty gotowe na nagły zwrot? Mamy to. Na inne aktywności też wszystko jest. I to gotowe na... Tak jest. Otworzymy technologie, które sprawdzają się na słońcu, wietrze i wodzie. Po prostu sprawdzają się w waszym sporcie. Decathlon. Sprawdza się w sporcie. A na to nie mamy jeszcze patentu. A szkoda, bo mój też tak robi, więc... A jeszcze nie na wszystko, ale naszą dewizją jest też pracuj dalej i poprawiaj się z każdą chwilą, więc pracujemy nad tym także. No dobrze. Wydaje się, że ten mariaż jest całkiem logiczny. Największe targi sportowe w Polsce i gigantyczna sieć sklepów sportowych Decathlon. Ale może nas pani czymś zaskoczy, dlaczego ta współpraca się rozpoczęła? Rozpoczęła się, bo... Tak jak już sam powiedziałeś, to są jedne z największych targów, największe targi, największe takie wydarzenie multisportowe, a Decathlon także jest bardzo multisportowy. Sami tworzymy i projektujemy produkty do ponad 70 dyscyplin sportowych po to, aby czynić ten sport dostępnym właściwie dla wszystkich. I dla profesjonalistów, także, i dla zwykłych kowalskich, którzy kochają aktywność fizyczną, tak jak Go Active Show. Dokładnie. I zarówno w sklepach Decathlon, tak mamy nadzieję, i na Go Active, każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, bo, tak jak już Maria wspomniała, jesteśmy dla wszystkich. Co przygotowaliście na Go Active Show 2019? Co możecie powiedzieć? Będzie, no właśnie nie wiem, nie wiem, jakaś wielka strefa Decathlonu, czy... Wielka ona na pewno będzie. Tak, będzie wielka i będzie wokół niej na pewno dużo hałasu. Wszyscy odwiedzający będą mogli przetestować nasze innowacyjne produkty, które będziemy sprowadzać specjalnie z naszych sklepów właśnie dla odwiedzających na targi.
Poza tym mnóstwo mini challenge'ów dla tych odważnych i mniej odważnych, ale właściwie dla wszystkich, dla małych i dużych. A poza tym przede wszystkim mnóstwo rozmów z naszymi pracownikami, którzy nie wiem, czy wszyscy wiedzą, sami są pasjonatami sportu, sami są bardzo często trenerami i szerzą ten sport poza murami Decathlon. To, co ja u was lubię w sklepach, to jest to, że można sobie wszystkiego spróbować. Odbić tę piłkę, pograć w tenis stołowy, przejechać się rowerem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że na targach to też będzie możliwe. Na targach będzie to i mnóstwo innych rzeczy. No dobrze. Cieszymy się bardzo zatem i dziękujemy serdecznie. Cieszymy się, że Decathlon Polska jest z Go Active Show 2019. Jest także impreza, o której już Maria wspomniała, Runmageddon. I zapraszam teraz szefa Runmageddonu, Jarobieniecki. Witamy serdecznie. Czym jest Runmageddon? Myślę, że wszyscy z Państwa wiedzą. Przynajmniej raz w życiu każdemu na Facebooku wyświetliło się zdjęcie jakiegoś znajomego utaplanego w błocie od stóp do głów, bo ta tak trochę wygląda. Co przygotowaliście na Go Active Show 2019? Ile dystansów? Zanim zacznę, to muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, Robert, że mieścisz się na jednym krześle. Dobrze, przepraszam. Nie widać, że wystaje. To fakt. Słuchajcie, jak chodzi o Runmageddon w połączeniu z Go Active, no to połączenie jest bardzo naturalne, bo rzeczywiście największe targi sportowe w Polsce i największa amatorska impreza sportowa w Polsce, cykl, który w porównaniu na przykład ze wszystkimi maratonami w Polsce, które mają niecałe 50 tysięcy uczestników łącznie w ciągu roku, to przerasta to prawie dwukrotnie, my się spodziewamy około 100 tysięcy uczestników w tym roku, więc skala rzeczywiście jest wielka. Sam ten event w Warszawie, przy centrum, tak, przy targach Go Active, spodziewamy się tutaj ponad 10 tysięcy uczestników, ponad 6 tysięcy jest już zapisanych, także o frekwencję się nie boimy. No i rzeczywiście, jak zwykle, będzie można utaplać się w błocie po drodze, będzie można zmierzyć się z wyzwaniami fizycznymi, będzie można sprawdzić się, przekonać się, gdzie są granice możliwości własnych, no i przesunąć się kawałek, dzięki temu, że na trasie, jak zwykle, popieramy, nie tylko popieramy, ale wręcz wymagamy współpracy. Bo, jak wiecie, Runmageddon polega na tym, że ludzie mają sobie na trasie pomagać i w ten sposób pokonać tę trasę. Wysłyniecie z mnogości różnych wyzwań na swoich trasach, więc pytanie o liczbę dystansów, czy też dla dzieci, czy tylko dla dorosłych, no i ile tych przeszkód po drodze do pokonania? Dzięki. Nagadałem się i nie odpowiedziałem na pytanie, prawda? No, trochę tak, ale nie chciałem tego tak wprost mówić, więc... No dobrze, mamy dystanse trzy podstawowe, czyli intro, 3 kilometry, taka wersja wstępna dla ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Runmageddonem. Mamy wersję rekrut. Ciebie zabieram na szóstkę. Czyli na rekruta. Czyli taka wersja dla ludzi, którzy boją się trochę mniej. No jest też wersja dla tych, którzy startowali już w Runmageddonie, czyli Runmageddon Classic, 12 km i 70 przeszkód. Oczywiście kilometry, które są do pokonania, są tutaj trochę mniej istotne. Istotne jest to, że jest to wyzwanie, jest to przygoda, jest to mierzenie się z przeszkodami. No i dobra zabawa. Dzieci też, bo nie powiedziałeś o dzieci. Absolutnie tak. Myślę, że tak jak w zeszłym roku na analogicznym evencie mieliśmy w Modlinie ponad 2000 dzieciaków, to spodziewam się jeszcze większej liczby tutaj. Zapisywać jeszcze się można. Oczywiście, że tak, można się zapisywać do dnia zawodów, aczkolwiek teraz jest jeszcze trochę taniej niż będzie za miesiąc. No to zapraszamy serdecznie także na Runmageddon w ramach Go Active Show. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tak, brawa się zdecydowanie należą. O to, czy któryś z gwiazd postanowi pobiec w Runmageddonie, to będziemy pytali za chwilę. Nie wiem, bo to jest hardkorowe też wyzwanie, ale mamy hardkorowego człowieka przecież tutaj z nami, więc kto wie. Dobrze, Maria. Powiedzmy o pozostałych partnerach, których też chcielibyśmy tutaj wyróżnić i docenić. Tak jest. Tak jak powiedziałam, Go Active Show to święto sportu, dlatego też do współpracy zaprosiliśmy różne organizacje, które trudnią się różnymi rzeczami. Chciałabym przywitać dzisiaj gości, którzy są z nami. Zacznę może od Spinning Polska i firmy Matmarko. Jarek Witek i Marcin Piestrzyński.
jesteście z nami. Dzień dobry, witamy, dziękuję. Organizatorzy maratonu Spinning, Polish Spinning Event, który w tym roku będzie dwudniowy, sobota i niedziela, także masę energii rowerowej. Dalej, Zumba Polska, niesamowite wydarzenie, masterclassy, szkolenia, ale też treningi open dla wszystkich uczestników targów. I tutaj witam przedstawicielkę, panią Magdalenę Woźniacką. Dzień dobry, witamy. Naprawdę wydarzenie na wielką skalę, którego jeszcze w Polsce nie było. Polski Związek Kalinistyki i Street Workoutu, pan Jarek Bula, i tutaj znowu już po raz trzeci na Go Active Show zawody ze Street Workoutu, bardzo efektowne, bardzo szeroko promowane i chętnie oglądane przez naszych odwiedzających. Witamy, Jarku, dziękujemy, że jesteś z nami. Następnie Olimpiady Specjalne Polska. Pani Joasia Styczeń-Lasocka, dyrektor generalny. Pani Joasiu, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Olimpiady Specjalne w tym roku mają bardzo dużą strefę, i na której będą odbywały się ogólnopolskie zawody w judo. Następnie kolejny partner. Przepraszam, bo ja tu musiałam taką listę przygotować, tych partnerów jest tak dużo. No właśnie, widzę. Fundacja Art of Living, i witamy pana Tomasza Knitnera, prezesa Fundacji Art of Living. Art of Living w tym roku przygotowuje dla nas strefę Body and Mind, ale także wielkie wydarzenie, jakim jest Yogaton, czyli powitanie słońca, no na ponad 1000 osób, także będzie się działo. Ale poczekaj, o 5 rano to powitanie słońca? Tak? No będziemy witać to słońce troszkę później w tym roku, ale myślę, że je powitamy. Dobra. Także zapraszam serdecznie też na ten event. Kolejna bardzo ciekawa inicjatywa i wspaniała współpraca to Exercises Medicine, i witam serdecznie panią Annę Pucik-Mrożek, panią Małgorzatę Perl, panią Małgorzatę Prochownik i panią Annę Dele. Bardzo ciekawa inicjatywa, wspaniała fundacja, zmierz ciśnienie przed treningiem oraz spacer po zdrowie, i tutaj wszystkich będziemy zapraszać do właśnie spaceru po zdrowie oraz do mierzenia ciśnienia przed wszystkimi tymi naszymi niesamowicie energetycznymi treningami. Następnie Salsation, i to też jest hit, Mega Jam Salsation, również treningi z master trenerami, prawie 70 master trenerów z całego świata zjeżdża się specjalnie na Go Active Show, żeby po prostu zrobić wielkie święto Salsation, i tutaj witam serdecznie panią Angelikę Kiercu. Dzień dobry, tak. Salsation to rozumiem, że... Tak, salsa, no właśnie, tak, jeżeli latino, chodzi o... Latino, no mamy przedstawicieli tańca z gwiazdami, to za chwilę pomówimy także o salsie. Kolejni partnerzy, proszę państwa, pani Marta Tymoszewicz-Bednarz, Marta Tymoszewicz-Brent, przedstawiciel, właściciel Polskiej Szkoły Body Art, w tym roku przygotowuje dla nas Professional Zone, dla trenerów personalnych, dla instruktorów, którzy będą mogli zdobyć no, niesamowite certyfikaty od najlepszych, od światowej plejady master trenerów, ale także właśnie takie szkolenia, znaczy warsztaty open, gdzie wszyscy będą mogli skorzystać z tego, czym jest body art. Następnie Fight Exclusive Night Fan ze swoją strefą, no wielką strefą, pierwszy raz taką strefą na targach, i tutaj witam pana Pawła Jóźwiaka, pan prezesa. Witamy, dzień dobry, dziękujemy za przybycie. Ramagedon już powitałam, słuchajcie. Czekaj, w strefie Fan rozumiem zawodnicy. Zawodnicy, tak jest. Zawodnicy, treningi, no, autografy oczywiście, autografy, zapowiedzi gali, także dużo się będzie działo. No i nie mogę zapomnieć o bardzo ważnym partnerze, z którym współpracujemy już od 3 lat, czyli KSW, i również gorąca strefa fightingowa, i witamy pana Martina Lewandowskiego. Dzień dobry, dziękujemy za przybycie. KSW jest naszym partnerem już od 3 lat, zawsze strefa cieszy się ogromną popularnością, na pewno będzie się działo. Dziękujemy wszystkim partnerom, że są z nami. Dziękujemy. Oczywiście wszyscy partnerzy będą do państwa, mam tu na myśli dziennikarzy dyspozycji. Przepraszam, nie ma z nami pani Joasi Apolinarskiej, SAF Aqua, ale to ważna atrakcja na naszych targach, czyli festiwal Aquamania. Stawiamy 2 baseny, energetyczne treningi w wodzie. Tego nie ma nigdzie.
tego nie ma nigdzie na żadnych targach, na żadnym evencie będziecie mogli zobaczyć, co to jest aqua fitness. Poczekaj, tak pół żartem, pół serio powiem, że u was widziałem kiedyś basen na targach turystycznych i Nela w nim pływała, czyli gdzieś jednak basen jest. To ciekawe. Okej, dobrze. Dziękujemy serdecznie wszystkim partnerom, że są z nami. Zapraszamy oczywiście Państwa dziennikarzy do rozmów z naszymi wszystkimi partnerami. Oni opowiedzą o tym w szczegółach, co ciekawego przygotowali na ostatni weekend maja 2019 roku. No to co, to teraz czas poznać nasze gwiazdy, naszych ambasadorów. Do rzeczy. Do rzeczy, tak? Dobrze, zaczniemy zatem od zawodniczki, której wcześniej z nami nie było, ale jest z nami w tym roku i bardzo się cieszymy z tego powodu. Jest to Agnieszka Radwańska. Dzień dobry, serdecznie witamy. Agnieszka Radwańska. Co przygotowałaś na Go Active Show? Wiadomo, czym się zajmujesz, albo inaczej, zajmowałaś jeszcze chwilę temu. Poza tańcem. Poza tańcem, czyli tenisem. Finalistka Wimbledonu, mistrzyni turnieju, mistrzyń kończącego sezon. Można by wymieniać tych zwycięstw różnych i tak dalej, i tak dalej. Będzie można z tobą zagrać, czy nie? Proste pytanie. To chyba ja powinnam zadać wam pytanie, czy będzie kort tenisowy? Bo oczywiście, budujemy. A, okej, skoro budujecie, oczywiście. Myślę, że będzie, tam może być sporo zabawy na korcie, tym bardziej jak jeszcze nikt nie był na korcie. Nikt nie wie. No tam jest nawet nie jeden kort, zdaje się, na terenie Pythagorasa Expo, ale... Jest, ale zapowiadam, że specjalnie rozkładamy kort w hali, na terenie targów, tak żeby każdy mógł odbić piłeczkę z Agnieszką Radwańską. Jej, jak to zabrzmiało, no tak. Mam nadzieję, że mam pierwszeństwo. Słuchaj, to już ustalenia kontraktowe, może o tym nie będziemy teraz mówili. Dobrze, Agnieszko, czy to jest trudny sport? Czy każdy tak prosto z ulicy może sobie wejść, kupić rakietę w Decathlonie i przyjść z tobą poodbijać? Czy trzeba coś zrobić przed, żeby nie nabawić się urazu na przykład? Faktycznie tenis jest takim sportem, gdzie faktycznie ciężko jest po prostu kupić sprzęt i wyjść na kort. Ale myślę, że tutaj nawet osoba początkująca dam radę coś zrobić, żeby faktycznie piłkę przebić na drugą stronę, ale na pewno nie będzie to proste zadanie, jednak tenis jest sportem, gdzie trzeba zacząć od samego początku i nawet mając lat naście, czasem jest za późno już. Tenis jest kontuzjogennym sportem? To tak już pomijając jest, jakby targi. Jest, ale dla zawodowców jednak myślę, że tutaj nikt sobie nic nie zrobi. No chyba nie, no tego nie podejrzewamy, że ktoś... Nie wywołać nieziemskie rzeczy na kortach, ale myślę, że tutaj o to nie musimy się martwić. Tego nie podejrzewamy, że jakieś kontuzje się tutaj przytrafią, ale pytam tak ogólnie, bo wiadomo, że to też jest impreza nie tylko dla amatorów, ale także dla zawodowców, o czym tutaj Maria powiedziała. Oczywiście, sport to zdrowie, ale nie zawodowe niestety. I ja się po tym podpisuję, trenując na maksa od dziecka i przekazując granice praktycznie każdego dnia. Tutaj nie można mówić o czystym zdrowiu. I sama jestem po kilku operacjach i po wielu różnych przygodach, więc dlatego się teraz cieszę, że ten sport teraz będzie właśnie bardziej zdrowy. Będziesz z nami w sobotę 25 maja. Już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa na zajęcia, trening z Agnieszką Radwańską, tak to trzeba nazwać. No to jeszcze jedno pytanie, które musi paść a propos tego tańca z gwiazdami, bo to wszyscy wywołują ten temat. Ja byłem zaskoczony w piątek. Ty też? Ja też, ale co zrobić? Który z tych tańców zapadł ci najbardziej w pamięć? Będzie taki, który sobie gdzieś będziesz odtwarzała na YouTubie albo wspominała? Czy to po prostu była jedna wielka, fantastyczna przygoda i będziesz ją pamiętała jako całość? Oczywiście była fantastyczna przygoda. Ja chyba jestem zwolenniczką tych szybszych tańców, także samba. Wydaje mi się, że tutaj jest na pierwszym miejscu i tam, gdzie można faktycznie się skakać, napocić. I z tym faktycznie wychodziliśmy w mokrych koszulkach, więc chyba te tańce tak najwięcej dały. Czyli salsation albo zumba salsation jak najbardziej dla ciebie. Właśnie salsy nie zdążyłam tańczyć, więc chętnie sobie zatańczę salsę. Dziękujemy serdecznie. Agnieszka Radwańska jest z nami, będzie z nami 25 maja. Dziękujemy ci, Agnieszko. Czas. Myślę, że Państwo znają naszą ambasadorkę znakomicie, bo tak jak powiedziałem, jest z nami od 3 lat, ale czas przedstawić po raz kolejny. Ewa Chodakowska, inspiratorka, tak mogę powiedzieć, trenerka, już chyba pokoleń, tak mogę powiedzieć.
Dzień dobry, Ewa Chodakowska. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy jak powiem, że trenerka pokoleń, to już poczujesz się stara? To dużo, to dumnie i tak brzmi, muszę powiedzieć, tak bardzo, bardzo dostojnie. Jeżeli tak, to jest mi bardzo miło, choć nie ukrywam, że mamy, które trenują ze mną, angażują swoje mamy i swoje dzieci, także faktycznie trenują od tych najmłodszych do takich wiekowych, nawet 70+. Zatem sport udowadnia, że jest absolutnie dla wszystkich. I tak jak Agnieszka tutaj powiedziała, zwłaszcza ten sport, który jest taki rekreacyjny dla amatora w domu, nie ten taki, który nazbyt eksploatuje nasz organizm, no bo zdrowie jednak mamy jedno i ciało mamy jedno, zatem trzeba o nie dbać, trzeba je szanować, a ja robię wszystko, żeby układać swoje programy treningowe tak, żeby każdy się odnalazł, są różne poziomy zaawansowania, od tych najbardziej początkujących do bardzo szalonych, intensywnych i zaawansowanych, że każdy znajduje coś dla siebie i mówię tutaj o amatorach sportu. Muszę też powiedzieć, że pro też ze mną trenują i też niejednokrotnie przelewają siódme poty, także jest to faktycznie dla każdego. Trenują, to ja powiem, zdradzę Państwu taką ciekawostkę, bo kiedy ostatnio rozmawiałem z Kamilem Stochem, który też będzie na Goaktiv Show, to on powiedział: a pamiętasz, jak w zeszłym roku Ewa miała takie tłumy i tylu tych ludzi na scenie i w ogóle, i wow. I my byśmy chcieli tak samo, czyli inspirujesz też sportowców do tego, żeby potrenowali. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Jeżeli jestem inspiracją dla tych, którym kłaniam się nisko do stóp, to tym bardziej jest dla mnie największa nagroda. No dobrze, Ewa, po raz trzeci jesteś w Nadarzynie na Goaktiv Show od początku tej imprezy i od początku liczby uczestników Twoich treningów można liczyć w tysiącach albo i jeszcze więcej. Widzieliśmy zresztą to na filmie otwierającym imprezę. A co w tym roku? Słyszałem, że masz pewną niespodziankę. W tym roku może zacznę od tego, że trening to Mission Beachbody, który będzie miał swoją premierę końcem maja, zatem idealnie premiera też na żywo na Ptak Warsaw Expo. Bardzo dynamiczny trening, kondycyjnie wzmacniający. Tak jak wspomniałam wcześniej, zapraszam wszystkich absolutnie i bez wyjątku. Zrobię tak, żeby każdy dał radę i każdy wyszedł z ogromną satysfakcją po treningu, z motywacją i z taką inspiracją do działania, bo okazuje się, że trening jest dla każdego, a najbardziej kontuzjogenny jest bezruch. Zatem nasze ciało jest stworzone do tego, żeby się ruszać, więc liczę na to, że każda jedna osoba, która opuści targi Ptak Warsaw Expo, będzie miała takie przekonanie, że może więcej, że chce więcej, że może dla niektórych osób ta przygoda się właśnie zacznie dzięki tym targom, więc bardzo liczę na to, że zainspirujemy jak największą liczbę osób do pracy ciała. Ten trening w sobotę i nie powiedziałaś o niespodziance, no właśnie. To jest raz. Poczekaj, mamy też Hoda Games, kontynuacja Hoda Games, czyli 7 wyzwań. Igrzyska Chodakowskiej, tak. Jest to fajne przedsięwzięcie, 7 ćwiczeń na czas wykonywanych. 7 uczestników w jednym czasie bierze udział. Najlepszy wygrywa, jest kategoria mężczyzn, kategoria kobiet. I tutaj też ciekawym jest, że mogą brać udział i amatorzy, i sportowcy, osoby, które jakiś czas mają już ustalony rok temu, mogą przyjść po raz kolejny i zmierzyć się po raz kolejny ze sobą. Tutaj bardziej mierzymy się z osobą, której spoglądamy w lustro każdego jednego dnia, aniżeli z osobą, która stoi obok. Niemniej jednak nagrody są fajne, bo jest 5000 do wygrania, mini na 2 miesiące, samochód mini na 2 miesiące, tydzień metamorfozy, roczny zapas produktów Biro, są kosmetyki Bibaya Cosmetics, są upominki z Adidas, więc mnóstwo atrakcji, jest o co walczyć, a ja wciąż nie powiedziałam o niespodziance. Ja wiem, a tak mi tutaj napisano, Ewa niespodzianka. A, bo ty masz tam. Ja mam wszystko. Enigmatycznie masz. Nie, ale ja nawet wiem, jaka to jest niespodzianka. Ale... Moi drodzy, zaprosiliśmy do współpracy fanfary Shona T, który jest bardzo chętny na tę współpracę, przyjeżdża do nas na Ptak Warsaw Expo, robimy trening. To jest dopięte, się nie wiedziałam, czy mogę o tym mówić, bo to jest dopięte tak na przedostatni guzik. Także dopinamy szczegóły. Został ostatni mały guzik do zapięcia i na 99,9% mamy Shona T też na scenie, co mnie bardzo cieszy. To nasz bardzo dobry znajomy, z którym znamy się od 3 lat, więc liczę na to, że to będzie dopiero podwójna dawka energii. No w
wielka gwiazda też, prawda? A zatem zapraszamy. Podwójna dawka energii od Ewy Chodakowskiej. Grywasz w tenisa, czy nie? Ale ja będę pierwsza dama Agnieszki. Jest dwie lewe ręce do tenisa, ale myślę, że ta koordynacja wypracowana przez lata pracy na sali treningowej gdzieś tutaj będzie miała, wiesz, prawo się sprawdzić się, no. Bądź łaskawa, Agnieszko. Pytam o to dlatego, że kilka takich atrakcji będzie, oczywiście strefa Agnieszki Radwańskiej. Będzie w tym roku wyzwanie skoczka narciarskiego, już nie tylko trening, ale także wyzwanie i te takie bardzo wysokie płotki ustawione tam na ponadmetrowe wysokości. Będzie Asia Jędrzejczyk także ze swoim energetycznym treningiem, także ten miks mariaż sportów. Fajny jest fakt, że to jest faktycznie tak ogromna różnorodność tych aktywności fizycznych, kategorii, dyscyplin. Każdy znajdzie coś dla siebie i mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Tak wspaniała inicjatywa, która łączy i zawodowców, i amatorów, tak żeby namacalnie faktycznie złapać się z osobami, które rządzą sportem w Polsce i bardzo mnie to cieszy, że takie osoby są zapraszane, więc chylę wam czoła, Marysiu, wielkie brawa dla ciebie za tak wspaniałą inicjatywę. Dziękuję bardzo. Z mojej strony wiemy, że to jest ważne dla Polek naszych i Polaków. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Ewa Chodakowska, wielkie brawa dla ciebie. Cieszymy się, Ewo, że ponownie jesteś z nami i ja już po zeszłym roku wiem tylko, że po twoim treningu nie można powiedzieć, że udało się coś zrobić, nie? To nauczka na całe życie. Zdecydowanie. Dobrze, zapraszamy teraz nasze kolejne gwiazdy. Tym razem w duecie. Najpierw były dwie panie, a teraz będzie pani i pan, czyli wspaniali fitlowersi Pamela Stefanowicz, Mateusz Janusz. Witamy serdecznie. Za telewizor. To wiesz co, ja się przesunę, wszyscy się przesuniemy o jedno miejsce i będzie tak jak na weselu trochę, prawda? Tak, na 3-4 zabierzemy krzesło. To jest w ogóle genialny pomysł na taką aktywność targową, nie? No, postawić 3 krzesełka na scenie. My będziemy robić zabawy weselne, no. Dziękuję, że już to powiedziałeś. Dobrze, muszę zacząć nie od Go Active Show, tylko od programu America Express. Jak to się stało, że wy w finale nie dobiegliście pierwsi? Ja do dzisiaj tego nie rozumiem. Założyłem się z moją osobistą żoną, że to wygracie i przegrałem. Proszę się tłumaczyć. Spóźniliśmy się. Jak to się stało? No wszyscy myśleli, że właśnie fitlowers wygrają, bo oni no przecież mają kondycję. Jak to możliwe? Jak można nie wygrać wyścigu, będąc sportowcem? No i że... My tak staliśmy za drzewem i mówię, ty pomal, to zrobimy żarcie. Niespodzianka. Poczekamy, aż oni dobiegną. Okej, okay, dobra, wszystko wyjaśnione, rozliczymy się później, bo ja z żoną też się rozliczyć musiałem. W każdym razie, trening El Variato przed nami, kolejny wasz trening na Go Active Show. Jak zapamiętaliście poprzednią edycję? No właśnie, tu jest taki minus. Byliście. Że byliśmy tylko myślami, dlatego, że nie zdążyliśmy. Nie zdążyliśmy na metę i nie zdążyliśmy na Go Active Show. Ja was wszystko z zeszłego roku. Wywieźli nas do Ameryki Południowej i mówimy, nie no, jak wytrzymamy do końca, no to rzeczywiście, chyba już nie zdążymy na targi, bo to była właśnie kwestia tego, czy zdążymy na targi, czy nie, no ale no, to kompromitacja, w finale, więc... Dobra, podaję się do dymisji w takim razie. Wstyd mi teraz, hańba, dobra. Nie no, mogłeś to ograć, jakby to było specjalne. 2-0 dla was. Dobra, słuchajcie, to teraz tak na poważnie. Bo pamiętam was z konferencji w zeszłym roku, w tym samym miejscu siedzieliście, dokładnie. My byliśmy już gotowi, już wszystko było dopięte. Dobrze, no to teraz... Ale za to teraz wrócimy. Z podwójną dawką energii, no dobra. Będzie stoisko El Variato ogromne, będzie no niesamowity trening, energia 3 razy większa niż miała być rok temu. No bo mamy jeszcze psa, więc... O, to super, to się dogadamy. Dobrze, ale co w ramach tego treningu? Coś możecie zdradzić, uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy, jak to będzie wyglądało, czy nie? No szampał, no co? Nie, taka nuda, wiesz, tak, no nic nie porobię, no do góry. Tak jak na was patrzę, to właśnie się domyślam, że otworzycie jakieś książki i będziemy siedzieli i patrzyli i nic się tam, tak, czytali. No dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Okej, dobrze. Trening dnia którego? My będziemy w sobotę. W sobotę. Tak jak Agnieszka Radwańska, tak jak Ewa Chodakowska. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Wielkie brawa. Dziękuję. Dla fitlowersów.
szybko zwięź, to dużo, bo Robert przed chwilą mówi, jemy, to weźcie tak szybko, bo ja muszę steka zjeść. Robert, przepraszam, ale jeszcze w kolejce przed tobą mam tutaj jeszcze, ojej, mam jeszcze trochę osób. Tak, teraz chciałem na scenę zaprosić innego uczestnika Tańca z Gwiazdami, fenomenalnego trenera, inspiratora, też powiedziałbym, że kilku pokoleń, tylko proszę, nawet nie musiałem powiedzieć kto, a już jest Daniel Kuczaj, dzień dobry! Cześć, dzień dobry! Witam. Marysi macierzyństwo służy bardzo. Dzień dobry, dzień co dobry, słychać? Dzień dobry. A bardzo dobrze słychać. Odpocząłeś po tańcu, czy nie trzeba było jeszcze odpoczywać? Jeszcze nie odpocząłem, ale no nie ma czasu na odpoczynek, więc zabieram się do roboty od razu. Zdążyłem odpaść, ale nawet się cieszę, że odpadłem, bo mogę robić kolejne swoje rzeczy. Naprawdę już powiem szczerze, że ten taniec coś mnie doprowadzał trochę do szału. Zdążyłem odpaść, zabrzmiało to tak dość oryginalnie. No. Nie no, bo powiem szczerze, że mogę teraz skupić się na tym, na czym najbardziej mi zależało. Dokładnie, czyli przygotować swój trening na Go Active Show. No, nie ukrywam, że Agnieszka tutaj to samo powiedziała, że jednak ten taniec, przygotowanie do programu, no to było pochłonięcie całkowicie tak naprawdę naszego czasu i życia i energii. Więc... No cieszę się, że teraz mogę się skupić na tym, na czym mi najbardziej zależy, czyli na moich fidlarwach ukochankach. Przed rokiem na Go Active Show ty debiutowałeś z takim potężnym treningiem, masowym treningiem, jeżeli mogę to tak, tak nazwać. W tym roku szykujesz coś jeszcze bardziej energetycznego, jeszcze większego? Ja rok temu, jak debiutowałem jednak, to był całkowicie początek, napisałem do Ewy SMS-a, Ewa, ja się boję, czy ktokolwiek przyjdzie w ogóle, nie? No bo tak sobie myślę, Boże, wyjdę na tą scenę, już widziałem oczami wyobraźni, że tam nikogo nie będzie, no i że tam będę skakał, no ale mówię, no trudno, no i dla trzech osób trzeba zrobić i dla trzech tysięcy. No i faktycznie zaskoczyło to... Bliżej tych 3000 było. No niesamowite to było, naprawdę kosztowało mnie to no, ogromne emocje, byłem bardzo, bardzo wzruszony, że tyle ludzi zechciało przyjść dla mnie. No, a w tym roku szykuję jeszcze bardziej, jeszcze większą energię, bo w tym roku gdzieś tam mam jakieś swoje hasła przewodnie, też trochę inspirowane tym, co było w zeszłym roku. W zeszłym roku taki był odzew, że faktycznie było u mnie na treningu najwięcej grubych bab. Że faktycznie przyszło najwięcej grubych dziewczyn, które się wstydziły przyjść w ogóle na takie wydarzenie. Tak ja jestem, u mnie nie ma, ja bez ogródek mówię, tak? Powiedzmy sobie szczerze, ludzie, którzy są otyli, którzy wstydzą się własnego ciała, którzy wstydzą się siebie, nie wychodzą z domów, nie wychodzą, boją się iść, czy to na siłownię. W ogóle jest takie powiedzenie, że teraz trzeba się zrobić, żeby móc pójść na siłownię. Trzeba się najpierw zrobić, bo inaczej, no tak, bo jest po prostu wstyd pójść na siłownię niezrobionym. Także ja się bardzo cieszę, że ludzie przestają się wstydzić siebie, że gdzieś tam wprowadziłem trochę do tego takiego większego luzu. No i takie będzie też gdzieś tam moje hasło przewodnie, że ukochaj się i no wytrwaj i przede wszystkim nie wstydź się siebie. Góralskiej muzyki znów nie zabraknie? Będzie niesamowita niespodzianka, bo chcę gdzieś tam połączyć to wszystko, co robiłem i to, że kiedyś zdarzyło mi się wystąpić na scenie i być jakimś tam performerem. No i chcę, będzie dzikość, będzie trochę, będą różne takie rzeczy, będzie muzyka, no nietypowa. Także, no... Poważna. Nie do końca poważna. Będzie się działo. Na razie nie chcę mówić, bo wolę zrobić niż mówić, bo jak coś pójdzie nie tak, no to później powiedzą, że nie zrobię. Super energetyczny Daniel Kuczaj jest z nami. Dziękujemy serdecznie. Dzięki, i zapraszamy na trening Daniela, oczywiście także na Go Active Show. Na Go Active Show pojawią się także siostry ADHD. Tak w skrócie powiem. Ilona i Milena Krawczyńskie, serdecznie witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak na wstępie w ogóle bardzo dziękujemy za zaproszenie, bo to będzie nas pierwszy raz na tych targach, pierwszy raz z treningiem, więc fantastycznie. To tutaj, nie dobrze. Będzie to dla nas wyjątkowa okazja, wyjątkowe targi. Super, cieszymy się, że będziecie z nami. Trening na trampolinach. W zeszłym roku była próba bicia rekordu Guinnessa na Go Active Show na trampolinach. A jak wygląda wasz trening?
My bierzemy ze sobą 50 trampolin, skupimy się... Będzie trening cardio z elementami wzmacniania, ponieważ trampolina jest nie tylko do biegania, do skoków, ale również tę batutę możemy wykorzystać do ćwiczeń wzmacniających. I też tak zrobimy. Pojawią się interwały. Na pewno fajne jest to, że trening ten jest do muzyki. Więc rytmiczna muzyka, znane kawałki na pewno nas dodatkowo motywują. Ja zawsze muzyka nakręca podczas treningu, więc rzeczywiście nastawimy się także na bardzo energetyczne kawałki. Bardzo nam przykro, że możemy zabrać ze sobą tylko 50 trampolin, bo tak naprawdę ten trening jest ograniczony pod względem ilości ludzi do ilości sprzętu, ponieważ tak naprawdę w Polsce mamy 150 klubów pod naszym brandem Fit & Jump, a w każdym tych klubów tak naprawdę setki klientek, które schudły naprawdę niesamowite ilości kilogramów i dzięki temu odmieniły swoje życie, czują się lepiej, więc wiemy, piszą one do nas, że tak bardzo chcą być na tych targach razem z nami na tym treningu, ale mamy tych trampolin tylko 50 tam, więc pomyślimy, czy jeszcze nie dorzucimy kilku sztuk. Ja już się zawiesiłem, jak dziewczyny o tym opowiadacie. Co jest fajnego w treningu na trampolinach? Dlaczego on jest, nie powiem, że lepszy, bo każdy trening naszej gwiazdy jest fajny i unikalny, ale co jest w tym fajnego? Oprócz tego, że spalamy kalorie, to wydzielamy też mnóstwo endorfin, więc jest coś takiego, tak zwana taka głupawka. Jak wyjdziemy z tego treningu, jest bardzo dużo pozytywnej energii i to jest przede wszystkim, to jest najważniejsze tak naprawdę, bo dla niektórych utrata zbędnych kilogramów czy nadprogramowych kilogramów to jest skutek uboczny tego treningu. Tu przede wszystkim chodzi o ogólne, dokładnie. Tu chodzi o fan, ale także trampolina, nie oszukujmy się, jest to także miękkie podłoże. Te nasze trampoliny są używane także do rehabilitacji, w związku z tym dla wielu naszych klientek, szczególnie otyłych klientek, trampolina jest ogromnym plusem, ponieważ nie bolą ją stawy. Ona niestety z niektórych treningów jest wykluczona, chociażby bieganie czasami sprawia im przyjemność, a na naszej trampolinie w końcu czuję ulgę, więc no... Jeszcze. Z tego co wiemy, klienki Ortoped Sport będą również z nami na targach i po treningu zrobimy rolowanie, czyli będziemy rozluźniać mięśnie i powięzi poza treningu, więc to też jest bardzo fajny plus. Na sam to koniec. W ogóle to jest taka nowość, bo tego nie miało być, ale zgadaliśmy się z nimi i już jest załatwione, więc oni będą z nami. No, mam nadzieję, że... wyjdziemy. Przepraszamy! My tak mamy. Nasza mama miała z nami ciężkie życie. Przepraszamy. Domyślam się. Dobrze, dziewczyny, to jeszcze jedno pytanie, aczkolwiek właściwie takie bardziej wprowadzenie, może nie tyle pytanie, bo zakładam, że wam ich nie trzeba zadawać. Widząc waszą energię, rozumiem, dlaczego poprowadzicie też całą swoją scenę. Tak, naprawdę? Tak, ja tylko coś usłyszałam na ten temat, że będziemy prowadziły tę scenę, teraz mi to potwierdziłeś, więc w takim razie tym bardziej się cieszymy, bo będzie więcej okazji na spotkania z ludźmi, którzy odwiedzą te targi. My także się cieszymy na spotkanie z nimi, oni się cieszą na spotkanie z nami, z innymi trenerami, więc to jest tak naprawdę taka fajna energia, którą odbijamy. Będziemy odbijały piłeczkę jak Agnieszka. Dobrze, dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy. Już też wiem, rozumiem właśnie skąd wasz pseudonim, to zdecydowanie nie było nic trudnego do ogarnięcia. Siostry AD i HD także będą z nami. Będzie z nami także Robert Burnejka. Dzień dobry, zapraszam. Po raz trzeci. Po raz trzeci, tak jest. Mówisz bliżej. Tak. Dobra. Drogi Robert. Dzień dobry. Przed rokiem szukałeś największego, poza swoim oczywiście rzecz jasna, bicepsa w Polsce. Udało się znaleźć? Tak, mieliśmy taki właśnie challenge, kto przebije bicepsa mojego tak naprawdę. Czy znajdziemy największego bicepsa? No ale 60 łapie, niech nie przebił mi, także było ciężko, ale ktoś tam miał 50 par, także... Tak dobrze. I tak było dobrze. Wygrany, nie? Ale żeby było coś nowego, drugi wygrany, dobrze, ale żeby urozmaicić, żeby iść do przodu, żeby pokazać, że to nie tylko największy biceps, to w tym roku masz dodatkowe wyzwanie, bo nie szukamy już największego bicepsa, tylko będziemy ćwiczyć. Dokładnie, szukamy teraz najsilniejszego, można powiedzieć, bo będzie challenge taki dwa dni, soboty i niedzielę. Kto podniesie odpowiedni ciężar najwięcej razy? Na biceps, sztangę. Jaki to ciężar? Jaki ciężar? Tak jeszcze do końca nie dopracowałem, żeby... Znaczy sam gryf czy z obciążenia? Żeby nie było za hardkorowo, bo później przyjdą i będą tylko się patrzeć na to.
Okay. Sam podnosił. Okej, okay. Czyli kto zrobi najwięcej powtórzeń na biceps? To wyzwanie od Roberta Burnejki na Go Active Show. No właśnie, myślę, że ciężar dobramy taki 35-30 może kilogramów, to będzie taki nie dla mięciaków, ale żeby nie było za dużo. No to muszę zapytać, do czego równamy, ile ty robisz takich powtórzeń? Z takim ciężarem to pewnie cały dzień. No to musiałby, wiesz, zatrudnić kogoś, żeby policzył. Okej, a jakich wyników się spodziewasz, czy to trudno powiedzieć? No trudno powiedzieć, bo są różni. Niektóry może ten biceps wygląda nie pozornie, ale może być silny. Mateusz? Właśnie. Przyjmujesz challenge? Na pewno przyjdziesz, teraz już masz, już nie możesz wycofać, już koniec. Także Mateusz też z pewnością się pojawi w twojej strefie. Jak ty wspominasz poprzednie edycje? Bo jesteś po raz trzeci, pewnie niezliczona liczba zdjęć, autografów i tak dalej, i tak dalej. No tak, wziąć przerwę na stejkę jest ciężko, powiem. Zawsze zdjęcia, autografy, no to jest najwięcej chyba tak, dlaczego fani przychodzą. No na pewno przy okazji poćwiczą, bo sztanga będzie tam przygotowana dla nich cały czas na stoisku Burnejka Sports. No i nie zapominamy, że będzie również nagroda. Jak? Zasponsorowana przez Go Active Show. Tysiaka dostanie, kto zrobi najwięcej powtórzeń na ten biceps. No imponująca nagroda. Można przyjść na targi za niewielką w sumie cenę, bo bilety wstępu symbolicznie płatne, a wyjść z nagrodą, a zatem serdecznie zapraszamy także na stoisko Burnejka Sports. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kilku ambasadorów, którzy dzisiaj ze względów swoich obowiązków sportowych pojawić się tutaj nie mogli. To Joanna Jędrzejczyk, wielka mistrzyni mieszanych sztuk walki, przygotowująca się do odzyskania pasa mistrzyni świata, za co trzymamy mocno kciuki. Będą z nami medaliści mistrzostw świata tegorocznych w skokach narciarskich, ale także medaliści olimpijscy w skokach narciarskich, Kamil Stok, Dawid Kubacki, Stefan Hula. I oni, ponieważ pozazdrościli Ewie przed rokiem, to w tym roku też swoje wyzwanie skoczka narciarskiego przygotowują dla Państwa. A jeszcze mogę Państwu powiedzieć, że 25 maja to jest akurat dzień urodzin Kamila Stocha, więc szykuje się też impreza na Go Active Show 2019. Wszyscy są zaproszeni, rzecz jasna. I myślę, że takim optymistycznym akcentem, że wszyscy są zaproszeni. Dziękujemy Państwu serdecznie, że byli Państwo z nami. Oczywiście nasze gwiazdy, nasi partnerzy są do dyspozycji dziennikarzy. Zachęcamy do indywidualnych rozmów i widzimy się 24, 25, 26 maja na Go Active Show w Nadarzynie. Aha, i jeszcze dwie rzeczy. Proszę oczywiście hashtagować Go Active Show na Facebooku i Instagramie. Jeżeli zrobią sobie Państwo tu jakieś efektowne zdjęcie, to można oznaczać te profile w mediach społecznościowych. Pozdrawiamy także, o tak tutaj zamachamy, do naszych widzów na Facebooku, którzy tę konferencję widzieli na żywo. I na koniec, last but not least, oczywiście zapraszamy nasze gwiazdy raz jeszcze na ściankę i teraz będzie taka sesja wspólna wszystkich ambasadorów, gości, gwiazd Go Active Show 2019. Zapraszamy nasze gwiazdy, zapraszamy naszych partnerów. To jest chwila dla fotoreporterów, operatorów kamer